O, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Tak, to będzie mecz z przygodami. To będzie mecz Ligi Siódmej. Gospodarze to Sarmata Warszawa, 0 punktów w 7 meczach, a goście mają punktów 2. Mecz niepokonanych drużyn. To derby Warszawy są. Goście to Sępur Synów. No. Proszę, trzy celne podania już. Masz to w Ekstraklasie. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Ja mam, panie, z okazji meczu taki dowcip. No nie pierdę, że masz dowcip, kurde. Wspomniałem sobie dowcip. No dobra, miejmy to za sobą. Panie Adrianie, scena jest pana. O, też tam jakiś niespodziewany gość na boisku. Ale nie trzeba było przerywać nawet. Był sobie chłopczyk i zamiast pępka miał śrubkę. No i pytał się rodziców, dlaczego mi ta śrubka? Oni mówią, jesteś za młody, żeby to wiedzieć. Bo jak będziesz dorosły, to ci powiemy. O, patrzaj pan, panie Adrianie. Cały czas patrzę. Co oni zrobią? Co zrobią? Takie akcje nie widziałeś jeszcze. Dzisiaj. Aj! Lata mijały. Na łożu śmierci leżał tata, no i syn, już dorosły człowiek, mówi, tato, po co mi ta śrubka, bo się dzieci mnie pytają. No synu, ja już jestem tutaj, prawie umieram, to ci powiem. Ta śrubka jest po to, żeby i wziął oddech i umarł. No już mają sytuację do strzału, już może widły załadować. No dawaj. No. Czego ta śrubka jest? Chuj, to ja teraz, jak już ojca nie ma, to ja sam zdecyduję. Wziął klucz, odkręcił śrubkę i mu dupa spadła. To już koniec. Tak. O. Rudy jest dobry, Rudy dobrze zagra. No. Patrz, jaki skok. O kurwa! Ale i skontrowali. Tobie spadła kiedyś dupa? Ja nie mam śrubki. Może masz gdzie indziej? Nie wiem. W dupie. Ukryto. Nie sprawdzałeś? To możesz w przerwie sprawdzić. Po przerwie będą wyniki badań ogłoszone. Pan Adrian sobie w przerwie sprawdzi. Dobra, bo naprawdę straszne. Na trzeźwo po prostu jest... Ale przecież nie musisz sobie grzebać na trzeźwo. Panie, jak to się mówi, noc jest jeszcze młoda. Do przerwy jeszcze jest trochę minut. Teraz będzie bramka, patrz. No, ile brakowało? Kurwa, mać brakowało. Nie no, kurwa, mać było właśnie, powiedział. No to tyle brakowało, to tyle to jest. Jedna kurwa mać to jest 20 centymetrów. Meczów nie trzeba oglądać, wystarczy słuchać. O. A ja pierdolę, kurwa mać to ile jest? No to jest 75 centymetrów już. A jak im głośniej, tym 10 centymetrów więcej. Tylko nie wiem... O kurwa. Ja pierdolę. Do przerwy 0 do 2, teraz pan Adrian idzie na swoje badania i widzimy się po przerwie z pełną analizą. No i już po przerwie, panie Adrianie, jak tam było? Wybornie. Co jest, karny! Ale pan Adrian nie chce opublikować tutaj danych publicznie z tajemnicy bursztynowej komnaty. Się zrobił taki wstydliwy teraz. Panie, a na drugą połowę to pan masz jakiś nowy dowcip, czy ten sam jeszcze będzie? Nie, mam historię. No. 80. Zaraz, panie, co teraz? O kurwa. Mieszkał u nas na osiedlu ten posterunkowy snut. To znaczy? No, oglądałeś nigdy kreskówek Disneya? Ostatnio mniej, wiesz, tak szczerze mówiąc. Był policjantem gdzieś tam, wiesz, w Chicago podejrzewam. Z Miami. Nie, w Chicago. Kreskówek. Ale mógł być w Chicago policjantem z Miami. Mógł być. Oj, zmieniło się w kurwa i się zrobiło 1-3. U nas na osiedle był taki sam facet, taki sam do niego podobny. No i kiedyś ten posterunkowy sód miał psa. Usiadł sobie na ławce z tym psem, a na tej ławce chciał sobie usiąść też kolega. Siedział, kolega siedział, psa siedział, czy siedział. Kolega sluta? Kolega, mój kolega. O kurwa! O ja pierdzielę! Chciał sobie usiąść na tej ławce, a tamten kurwa cały czas siedział. To poszedł do domu, nasrał do słoika i z tym gównem w słoiku poszedł na tej ławce, na której siedział ten posterunkowy snut. Aaaa!
Janie, 3-3. Ten siedział po tej stronie łatki, tamten usiadł na drugim końcu, postawił słoik z otwartym gównem i uciekł. Myślał, że go smród wypłoszy, ale nie da rady. Tamten siedział jeszcze ładnych parę minut. Świetna historia, panie Adrianie, aż zgłodniałem. Kurde, aż zgłodniałeś? O kurwa! No panie, 4-3. Ja to już bym się bardziej spodziewał, że któryś z nas się ohajta, niż kurna, że Sarmata tutaj będzie prowadzić. No. Myśmy nie... No. To jest historia napisała się na naszych sztucznych oczach. Ależ to było meczycho, panie Adrianie. No. To jeszcze tylko coś mądrego na koniec jest spier... To może spier. To może tak. To może po prostu być spier. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne, głupie żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać.